Dawaj, 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 ciśniesz, ciśniesz go! Cześć, siemanko, z tej strony Kuba Gridderska, nauce Kloza, a dzisiaj zapraszam Was na relację z zawodów FWS Qualifier Gold Bielsko. Ostatnio także zadałem Wam pytanie na Instagramie, czy chcielibyście zobaczyć, co zabieram ze sobą na takie zawody i co jem. Większość z Was odpowiedziała, że chciałaby coś takiego zobaczyć, więc w tym filmie po kolei wytłumaczę Wam co i jak. Po pierwsze, w sobotę miało padać, więc zamiast nerki wyjątkowo zdecydowałem się na plecach, tak aby zmieścić kurtkę ze sobą. Następnie od lewej w woreczku foliowym macie spinkę do łańcucha, jakieś łatki do opon oraz zapasowe hak do przerzutki. Obok tego leżą sznurki do opon oraz te takie plagi, którymi się wrzuca te sznurki do opony. Dalej jest to multitool Crank Brothers, który ma 17 funkcji. Głównie skuwacz do łańcucha, jakieś tam podstawowe impusy oraz napinacze do szprych. Dodatkowo zawsze też ważę ze sobą scyzoryk szwajcarski, tak aby móc obciąć na przykład te sznurki, które potem wsadzam do opony w momencie, gdy ją przebijam. Z dodatkowych rzeczy naprawczych macie jeszcze także trytytki oraz czarną taśmę izolacyjną. To się przydaje bardzo często i nawet nie wiecie, kiedy może Wam się to przydać. Zawsze ze sobą wożę także komplet łyżek do opon, miernik ciśnienia, który pozwala mi jeździć za każdym razem na dokładnie tym samym ciśnieniu oraz oczywiście pompkę do opon, aby móc wszystko napompować. Tutaj widzicie zwykłe chusteczki higieniczne, ale mam także ze sobą jakąś taką podstawową apteczkę, gdzie mam tam jakieś plastry, mały bandaż i rękawiczki jednorazowe w momencie, gdyby coś się stało grubszego. Oczywiście tutaj jest dętka i cały zestaw do GoPro, czyli zapasowe baterie, zapasowa karta pamięci. Wożę także ze sobą często słuchawki bezprzewodowe, które po prostu ubieram na podjazdach, tak aby szybciej wszystko zleciało. Dobra, teraz pokażę Wam, jak zorganizowałem cały plecak po kolei. Tutaj mamy włożone wszystkie rzeczy, które były tam, typu pierwsza pomoc, jakieś tam inne pierdoły, taśma klejąca, trytytki. Dalej wyżej mamy po kolei dętka, chusteczki. Potem mamy cały zestaw koło łyżek żółtych z Topika, mamy zestaw do łatania opon. W środkowej części multitool, w prawej części łyżki od Schwalbe i miernik ciśnienia także od Schwalbe. Przechodząc teraz tutaj, głęboko w plecaku leży w środku pompka, natomiast tutaj leżą wszystkie niezbędne rzeczy do GoPro, tak żeby można było je bardzo szybko wyciągać, bo to najczęściej wyciągam, plus słuchawki, z których także dosyć często korzystam. Z rowerowych rzeczy, które ubieram na siebie, to zawsze gdy kręcę dla Was filmy oraz zawsze gdy jeżdżę na zawody, to ubieram full faces, to Fox Pro Frame, według mnie jeden z najfajniejszych i najlżejszych kasków, bardzo przyjemnie się w nim jeździ. Do tego mam gogle 100%, jakiś tam model, nie wiem w sumie jaki. W chłodniejsze dni zawsze ubieram termo, a gdy ma padać, zawsze biorę także kurtkę jakąś taką softshellową z Iona. Jersey jest od Bimber Bike, bardzo je polecam, wytrzymałe i fajnie się sprawdzałem na chłodniejsze dni, gdyż są trochę grubsze. Na nogi wkładam lekkie ochraniacze Exisa Flow, bardzo fajne ochraniacze, dobrze się w nich podjeżdża, świetnie wentylowane. Minusem jest to, że często przy glebach potrafi mi się góra zsunąć i trochę zetrzeć nawet kolano. Spodenki to spodenki od Foga, jakieś tam podstawowe, oni chyba mają tylko jedne. Sprawdzają się całkiem ok, też są raczej grubszymi spodenkami na chłodniejsze dni. Rękawiczki to rękawiczki 100%, szczerze ich nie polecam, potargałem już, że bardzo, bardzo mocno są w bardzo słabym stanie. No i będę chyba szukać czegoś nowego. Także jak macie coś fajnego do polecenia i jeździcie już przez długi czas, nie rozerwały się, to napiszcie w komentarzu, z chęcią przejrzę. Jedzenie to zawsze jakiś kurczak z ryżem czy makaronem, jest zawsze przed i po zawodach. Taki secik zawsze dostarcza mi dużo energii, natomiast w trakcie jazdy zawsze wspomagam się jakimiś batonikami proteinowymi. Do drugiego w plecaka zawsze wkładam wszystkie rzeczy pozarowerowe, czyli jedzenie. Akurat te batoniki proteinowe koniec końców wylądują w plecaku rowerowym. Ale oprócz nich mam zawsze jakiś dres, koszulkę, bluzę, skarpetki i buty na przebranie, w razie gdyby było naprawdę mokro i gdybym był cały przemoczony. No i zawsze powerbank plus kabel, często uratowało mi to koniec dnia, bo nie miałem już baterii w telefonie. Koniec tego gadania, przechodzimy już do OS-a numer 1. Na szybko, jedynka to było połączenia z Buja i Otika w jedną trasę. Niestety nie miałem go okazji przejechać na treningach, więc poszedł mi najgorzej ze wszystkich trzech OS-ów. Co ciekawe, dosłownie parę sekund przed moim startem rozstrzelniła mi się tylna opona, na szybko musiałem to łatać. Udało mi się załatać, ale jak się okaże, tylko chwilowo. O kurwa! 84. Lepiej tutaj. 89. 3, 2, 1. No, powodzenia. Dzięki.
Ale bagno. O kurwa. Jedziemy dalej. Jak widzicie, OS pierwszy, a właściwie jego część, czyli zbój, był cały w błocie, było to kompletne bagno i w sumie ciężko było utrzymać jakąś linię. Dawaj, 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 dawaj. Dzięki. Zbój na sucho, a zbój na mokro to są kompletnie dwie różne trasy. Na sucho jest, myślę, że nawet spora płynność na tej trasie, jeśli tylko się dobrze wchodzi z zakręty. Bardzo dobrze to trzyma prędkość, natomiast na mokro jest non stop walka z trasą i walka z korzeniami. Pierwsza część trasy za mną, teraz wjeżdżam w Otika. Trasa, którą chyba lepiej znam, jest szybsza, jest płynniejsza, ale niestety za chwilę zdarzy się wypadek. Kurwa! No właśnie, opona, którą załatałem zaraz na starcie, zdążyła się już rozszczelnić i całego Otika będę jechać tylko na wkładce.
Dawaj. Kładka trochę uratowała mi dupę, bo mogłem jakoś dojechać do końca OS-a, natomiast no z prędkością jakąś sensowną można się już pożegnać. Jebany flat! Błaga! Dzięki! Uwaga! Spoko! Końcówka tego OS to już była bardzo mocna walka ze sobą, plecy mnie już niesamowicie bolały i byłem mega zmęczony. Gdy tylko była możliwość, to podnosiłem sztyce i chwilę siadałem, żeby po prostu złapać oddech i chwilę odpocząć, dać odpocząć plecom. Zdecydowanie częściej muszę próbować jeździć tego typu odcinki na raz i nie zatrzymywać się w trakcie. Dawaj.
Ja pierdolę. Te słowa chyba świetnie podsumowują cały OS. W kategorii Open zajęło miejsce 167 na 195, natomiast w swojej kategorii 81 na 94. Po pierwsze, nie jechałem tego OS-u na treningach i pomimo tego, że dosyć dobrze znam Otika i Zbuja, to jednak warto przejechać w takich warunkach, albo przynajmniej w podobnych warunkach, jakie były na zawodach, czyli po prostu w błocie. A po drugie, jednak cały Otik bez opony, gdzie trzeba tam momentami mocno dokorbić, żeby trzymać prędkość, no wpłynęło to po prostu na mój wynik. Po OS-ie udało mi się jakoś załadać tę oponę i w miarę trzymała ciśnienie. Miałem nadzieję tylko, że nie rozstrzelni się na drugim najdłuższym momencie, bo to by oznaczało kompletną moją porażkę. Drugi OS zaczynał się od najlepszej trasy tych zawodów, czyli Kacioka. Traska taka, ja bym powiedział, że typowo XC. Trochę zjazdów, ale głównie pedałowanie pod górę, głównie po prostych. No szczerze mówiąc, było to mega wytrzymałościowe, zresztą jak cały OS drugi. Ja pierdol, to będzie OS. Dobra, biegnij, przeskakują. Założenie na ten OS było bardzo proste. Gacioka przejeżdżam w miarę spokojnie. Jeśli tylko da się podnieść szczycę do góry i jechać na siodełku, to tak robię. Chciałem nie spalić się na samym Gacioku, bo czekał mnie jeszcze podjazd na Cyberniok, żeby startować z Dębowca. I tam chciałem dać 100% z siebie. Nie mam sobie tego przeskoczyć. Jest kurwa ciemno. Nie, pada. Nic nie widzę. Ajajajajaj. Niestety Dziabara nie jechałem na treningu otaśmowanego, stąd tutaj małe zaskoczenie. Thank you.
Dawaj, 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 dawaj. Idź, 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 dawaj, 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 ciśnij. Ciś, 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 ciś. A to na środ jest. Jebać tam czasy. To trzeba przeżyć. Teraz już nic trudnego ci nie czeka. A, już wiem. Mega wszystkim dziękuję za doping. Jak kurde ktoś tak krzyczy, to od razu jest 200% do nowej energii. Dobra, nie podpalę się, Kuba. Uwaga! Teraz czeka mnie najlepsza część tego OS-a, czyli piękny podjazd na Cyberniok. Jak teraz na to patrzę, to sam się dziwię, skąd miałem aż tyle energii, żeby to podjechać w takim tempie, ale chyba skończyć mam. O ja pierdolę. O ja jebie. Pedałowa! Dawaj, 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 ciśniesz, ciśniesz go! Ja pierdolę! Dawaj, dawaj! Wciskasz go! Ja nie wiem, czy jakoś nie powinienem zmienić dyscypliny na XC. Zmęczenie teraz już było przeokrutne. Wjeżdżając na takim zmęczeniu na dębowiec, nie było mowy o żadnej kontroli nad rowerem. Miałem wrażenie, że bardziej to rower prowadził mnie niż ja jego. Ale sam sobie się nie dziwię, to było tak potworne zmęczenie. Nie miałem w ogóle już tchu, mięśnie niesamowicie mnie bolały. I marzyłem już tylko o tym, żeby dojechać po prostu do końca tego OS-a. Nic nie widzę. Ja się zapytał. Thank you.
To jest zdecydowanie kluczowy moment, który zepsuł wynik bitego OS-a. Ta gleba była mega niepotrzebna i szkoda, że się wydarzyła, bo praktycznie tyle, ile nadrobiłem na tym całym podjeździe, tyle straciłem zbierając się z gleby, a później jeszcze zapinając sobie Mi Banda, bo nie nauczyłem się niczego ze Świeradowa. Tam też mi się rozpiął Mi Band i też musiałem się zatrzymać, żeby po prostu go zapiąć. Kurwa. Dawaj, 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 dawaj! Przepraszam za takie chwilę. O ja pierdolę! O kurwa! Jo, to dupca! Ostatnie, Kuba, pysta! Na drugim OS-ie nieco poprawiłem swój wynik, bo jestem 158 na 191 w Open i 74 na 92 miejsca w swojej kategorii. To był zdecydowanie najdłuższy, najtrudniejszy OS pod względem kondycyjnym i fizycznym. Moim zdaniem gaciak był tam trochę niepotrzebny, psuł płynność i był tam chyba wciśnięty nieco na siłę. Na szczęście zaraz po tym OS-ie można było sobie zregenerować siły w bufecie, było tam jakieś drobne przekąski, można było uzupełnić wodę czy inne napoje, a potem wyruszyć już na ostatni OS, czyli OS numer 3. Trójeczka to właściwie DH Plus z twistem na końcu. Moim zdaniem fajnie, bo było przynajmniej krótko i w miarę szybko. Chociaż końcóweczka, no znowu nieco pedałowe. 112 miałem pierwszy. Kurwa, wzięło! Znowu!
Kurwa! Niecała połowa S-a i znowu powtórka z jedynki. Opona znowu jest przebita. Najgorsze, że we fragmencie, w którym DH Plus zaczyna się wypłaszczać i trzeba mieć dobrą prędkość, żeby trzymać flow. Zobaczycie sami, jak to wyjdzie. Jebany flat! Jebany! Drifty! Na placie! Dobra, końcóweczka. Kuba, dawaj! Tutaj trasa całkowicie się zmienia. Będzie jechać w stronę Starego Zielonego nowym odcinkiem, a potem całą końcówkę Starym Zielonym. Cóż, na zawodach enduro pedałowania chyba nigdy nie za dużo. Dobra, dobra, dobra. Kurwa, flat! Końcówka Starego Zielonego jest tak po płaskim, że niestety na flacie nie dało się tego w żaden sposób płynnie zrobić. Koniec końców i tak robię najlepszy wynik, bo 143 na 182 pozycje w klasyfikacji Open, natomiast w swojej kategorii mam 71 miejsce na 90 możliwych. Ponownie na wynik, podobnie jak przy pierwszym OS-ie, składają się dwa czynniki. Nie przejechałem tego OS-a otośmowanego, więc ta końcówka nieco mnie zaskoczyła. No plus jednak jechanie całego DH Plusa, właściwie tej płaskiej części na flacie, no straciłem. Myślę, że spokojnie z 30 sekund, gdyż po prostu nie miałem możliwości do pedałowania na niektórych odcinkach.
Całe zawody kończę na miejscu 74 na 88 w swojej kategorii. Jest to wynik, który otwarcie mnie nie zadowala. Myślę, że duży wpływ na to jednak miały te przebite opony na dwóch OS-ach. To straciłem na tym, myślę, że z minutę. Żałuję też, że nie udało mi się znaleźć czasu w piątek, żeby przyjechać przynajmniej raz do Szczerku i przejechać już otaśmowane OS-y drugi i trzeci. Pomimo tego jednak uważam, że te zawody poszły mi lepiej niż ostatnie zawody w Świeradowie. Czułem się na tych traskach zdecydowanie pewniej. Widzę także po sobie, że cały czas jest jakiś progres w wjeżdżaniu, więc to mnie cieszy, że posuwam się powoli, ale do przodu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku także odbędą się te zawody. Chciałbym pobić swój wynik, czyli te miejsce 74 na 88. Pojechać lepiej, złapać więcej progresu, więc będę cały rok na to pracować, aby tak było. Gratuluję także wszystkim zwycięzcom swoich kategorii. Naprawdę tutaj była kolosalna walka. W ramach ciekawostki dodam tylko, że Michał Topór, czyli zawodnik z cross country, zwyciężył całe zawody, nie licząc elektryków. Na osie pierwszym i trzecim był praktycznie w czołówce, chyba w top 5. Natomiast na osie drugim zbudował sobie praktycznie, że minutową przewagę nad kolejnym zawodnikiem, co pozwoliło mu wygrać zawody. Widać, że na tych zawodach niesamowicie liczyła się wytrzymałość i kondycja. Niemniej jednak gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział i dojechali do końca. Jeśli spodobał wam się ten, powiedzmy, dłuższy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, czy byliście na tych zawodach, czy chcielibyście się na takie zawody wybrać. Ja polecam w ogóle sprawdzić się na tych trasach i samemu sobie po prostu przejechać tak dla siebie, na raz. A tymczasem ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie, łapcie zajawkę, wskakujcie na rower. Na razie!